inspiracji Tarnowskiego Kuriera Kulturalnego co poniedziałek w Klubie Studenckim, przepraszam, odbywają się spotkania pod wspólną nazwą Bardzo Kulturalne Poniedziałki. A zatem co tydzień przy Rynku 10 można spotkać ciekawych ludzi, którzy zajmują się różnymi dziedzinami artystycznymi. Gościmy różnych ludzi tarnowskiej kultury, głównie twórców tarnowskich, ponieważ chcemy prezentować naszą rodzimą kulturę. I to jest bardzo szerokie spektrum osobowości tarnowskiej kultury. Był między innymi u nas Tadeusz Koniarz z Pałacu Młodzieży, Piotr Warszowski z PWSZ-ki. Mieliśmy Antoniego Sypka ze swoją nową książką, pana Jana Kudelskiego. Mieliśmy benefis pani Bożeny Kwiatkowskiej. Ostatnio gościliśmy państwa właśnie Jadwigę Zygmunta-Sokołowską. Historia Klubu Studenckiego, przepraszam, sięga już 15 lat. Dla gości przygotowana jest bogata oferta. Przez całą swoją działalność naszego klubu próbujemy różne formy i zarówno kulturalne, jak i zabawowe wprowadzać i uczyć naszego klienta, że oprócz piwa można też skorzystać z czegoś innego tutaj w naszym klubie. Oprócz tych poniedziałków kulturalnych, które już mają dość duże wzięcie wśród naszych klientów, organizujemy jeszcze czwartkowe karaoke, piątek, sobotę mamy rokoteki, które odbywają się na wyłącznie dobrym roku lat 60., 70. Bez wątpienia państwo sokołowcy są przykładem wyjątkowego małżeństwa, które sztuką wypełnia swoje życie i postanowili na obrazach uwieczniać to, co im w duszy gra. Jak to się zaczęło, że w pewnym momencie zrodziła się ta decyzja, żeby usiąść przy sztalugach i przelać na płótno to, o czym myślicie, marzycie? W moim przypadku ten początek to w zasadzie był kontynuacją moich marzeń. Marzeń, autentycznych marzeń, bo to przez 30 lat zostawało takie uśpione, pogrzebane gdzieś tam w codzienności, no i później taki wiek dojrzały, refleksyjny i powrót do marzeń. No mąż mi w tym pomógł. Pomógł mi, dając mi w prezencie sztaluki, farby. No i cały czas mnie popychał w tym, jednak w tym kierunku. No a później to się już jakoś rozkręcało samo. Był pierwszy, potem kolejny, potem kolejny, potem takie przypadkowe jakieś wyjścia do ludzi, że tak powiem, no bo tak to określam, bo gdzieś komuś się spodobał szkic, zawiesił, ktoś to zauważył i jakoś tak się potoczyło. Później narastało to coraz bardziej, coraz większe. Większa pasja, bo to jednak tak tą pasję napędza. Komuś się zaczyna coś podobać, to jeszcze dopinguje bardziej. Poza tym to są cudowne chwile. To są takie chwile, bo ja jestem takim nocnym markiem, to są, mówię, takie moje szalone noce z pędzlem i tak sobie pracuję, coś się tworzy, coś wychodzi. No po prostu to są moje marzenia. Są tak w moich takich tych obrazach, no niektóre to są tam portretowe, ale większość to jest takich obrazów, gdzie inspiruje się chwilą. No, żona moja powróciła do malowania dzięki mojemu prezentowi, jaki sprawiłem na Mikołaja. Kupiłem sztalugi blejtramej farby i postanowiliśmy, że wróci, bo podobały mi się kiedyś jej obrazy. No i malując, za dużo jej chyba przyradzałem, bo w końcu żona namówiła mnie, żebym sam zaczął malować jakieś obrazy. Chociaż byłem święcie przekonany, że nie potrafię. Podjąłem niebudzącą wątpliwości próbę od miniaturek. No i stwierdziłem, że mnie to wciąga, pasjonuje i postanowiłem zająć się tematem, który zawsze mnie interesuje, czyli historią, a szczególnie architekturą starego, minionego Tarnowa, gdyż od lat już zbierałem stare widokówki, jakieś stare fotografie po znajomych, po rodzinie. Ostatnio bardzo pomaga mi w tym internet. I postanowiłem uwieczniać budynki Tarnowa i nie tylko, które w zasadzie nie istnieją. Historia państwa sokołowskich jest na tyle wyjątkowa, że w ich pasji nie ma miejsca na rywalizację. No, odbiegamy tematycznie, ale nie do końca. Nie do końca, dlatego że na przykład ja miałam takie chwile fascynacji Żydami, tylko no ja nie mówię tu o Żydku na szczęście, tylko kulturą żydowską. Ja malowałam te obrazy związane właśnie z tą kulturą, a mąż w tym czasie malował architekturę z tym związaną, bo to, i to nie jest zaplanowane.
To jest takie jakieś działanie na zasadzie, ja wiem, może te 34 lata mają wpływ, ten przeżyte wspólnie, no ale nieraz tak właśnie przechodzi. Jedziemy gdzieś, wyjeżdżamy, męża coś z architektury urzeknie, a mnie coś tam zaczyna się kluć, zaczyna się marzyć. No, czyli nie jest tak do końca to nieuzależnione od siebie, chociaż tematycznie różne. Zresztą no, ten obraz wspólny ostatnio namalowany, no to jednak dowodzi, że coś tam wspólnie idzie. Kolejne spotkanie odbędzie się już w poniedziałek o godzinie 18:00.